W minioną sobotę, 1 maja w Szczecinku po raz 21 rozegrany został uliczny bieg imienia Winanda Osińskiego, pierwszego olimpijczyka wywodzącego się z Pomorza Środkowego. Centrum sobotniej imprezy był stadion miejski, a trasa biegu wiodła ulicami miasta. Jak to już jest w tradycji, bieg główny poprzedziły masowe biegi dzieci i młodzieży. W zależności od wieku biegano na dystansach od 700 do 2000 metrów. Gościem honorowym zawodów oraz starterem był Zygmunt Smalcerz, znakomity przed laty ciężarowiec. Pomagał mu kolejny gość honorowy, znany przed laty maratończyk Jerzy Skarżyński. Krótkie rozmowy z obydwoma panami pokażemy Państwu w jednym z najbliższych programów. Ściganie rozpoczęli chłopcy startujący na dystansie 700 metrów, ale na skutek nieporozumień przy starcie bieg ten później został powtórzony, a ponownie wygrał go Michał Jaczewski ze szkoły podstawowej nr 7 ze Szczecinka. Kolejne biegi to 700 metrów dla dziewcząt z rocznika 94-96, 1150 metrów dla dziewcząt z rocznika 91-93. Na takim samym dystansie wśród chłopców wygrał Bartosz Papiewski ze szkoły podstawowej nr 6 ze Szczecinka. Biegi młodzieżowe zakończył wspólny bieg dziewcząt i chłopców z rocznika 85-87 na 2000 metrów. Po ostatnim biegu młodzieżowym przyszedł czas na rozgrywany od kilku lat bieg wspólny dzieci z opiekunami. I tym razem trwała zacięta rywalizacja do ostatnich metrów, a po raz kolejny triumfowali Mateusz i Marian Góra. Tuż za nimi na metę wpadł Dariusz Mazur z córką Klaudią. Punktualnie o godzinie 14.30 na 10-kilometrową trasę biegu głównego wyruszyło 75 zawodniczek i zawodników. W tym roku udział wzięła blisko 20-osobowa grupa biegaczy z Włoch, Niemiec, Holandii, Irlandii, Francji i Ukrainy. Ale poza dwoma Ukraińcami, którzy do końca walczyli o czołowe lokaty, pozostali prezentowali poziom typowo rekreacyjny i swój start w biegu traktowali w aspekcie typowo towarzyskim. Praktycznie od pierwszych metrów prowadzenie objęła czwórka biegaczy, dwóch Ukraińców oraz Michał Kaczmarek i Jan Zakrzewski. Tych czterech biegaczy systematycznie powiększało swoją przewagę i tylko wśród nich należało upatrywać późniejszego triumfatora. Na ostatnich kilkuset metrach zdecydowanie przyspieszył Michał Kaczmarek z Gubina i niezagrożony jako pierwszy minął linię mety. Z walki o drugą lokatę zwycięsko wyszedł Jan Zakrzewski reprezentujący WKS Oleśniczanka z Oleśnicy. Trzeci był Ukrainiec Sirotin Cipotic. Wśród pań najszybsza była Wioletta Uryga z Kluczborka przed Barbarą Twardochleb z Oławy i Kamilą Andrzejewską z Darłowa. Najlepsi w nagrodę dostali nagrody pieniężne, medale, puchary i dyplomy. Dodatkowo nagrodę rzeczową i okazały puchar prezesa Gawex Media, który wręczył Kazimierz Bernaś, dostał najlepszy z biegaczy szczecineckich w biegu głównym Mirosław Siwonia. Po zakończeniu biegów odbyło się losowanie dodatkowych nagród dla uczestników poszczególnych biegów oraz dla tych, którzy zakupili losy specjalnej loterii. Wszyscy chwalili znakomitą organizację zawodów, która była rzeczywiście bardzo dobra, ale nie ustrzeżono się kilku błędów, jak choćby przedwczesny start do biegu na 700 metrów chłopców, drobne zamieszanie w końcówce biegu głównego, czy też zbyt ostry zakręt przed bramą stadionu ustawiony dla zatuszowania wyrwy w chodniku. Ale te drobne niedociągnięcia nie były w stanie zatrzeć dobrego wrażenia jako całości, choć momentami wprowadzały element zdenerwowania. A teraz podam zwycięzców biegów młodzieżowych. 700 metrów dziewcząt Katarzyna Fryś, Szkoła Podstawowa Zbornego Stylinowa. 700 metrów chłopców Michał Jaczewski, Szkoła Podstawowa nr 7 ze Szczecinka. 1150 metrów dziewcząt Aleksandra Zielińska, Szkoła Podstawowa nr 7 ze Szczecinka. 1150 metrów chłopców Bartosz Papiewski, Szkoła Podstawowa nr 6 ze Szczecinka. 1500 metrów dziewcząt Dominika Filanowska, Gimnazjum nr 1 ze Szczecinka. 1500 metrów chłopców Krzysztof Kosik, Gimnazjum nr 1 ze Złocieńca. 2000 metrów dziewcząt Katarzyna Pękała, Liceum Ogólnokształcące z Ustki. 2000 metrów chłopców Karol Makarewicz, Zespół Szkół z Białego Boru. I wreszcie bieg dzieci z opiekunami. Pierwsze miejsce Mateusz i Marian Góra, drugie miejsce Klaudia i Dariusz Mazur, trzecie miejsce Jakub i Andrzej Szybisty.
Michał Kaczmarek. Jakby tak zechciał się pan naszym telewizjom przedstawić, skąd pan przyjechał do nas? Przyjechałem z Gubina. Mam 26 lat. 4 miesiące temu urodziła mi się córeczka Zuzanna, której dedykuję ten dzisiejszy sukces. No, przyjechałem dzisiaj w dniu startu prawie 350 km. Tym bardziej jestem bardzo zaskoczony dzisiejszym biegiem. Rewelacyjne samopoczucie. Bo za tydzień mam Mistrzostwa Polski na 10 km i to po prostu potraktowałem jako przetarcie, żeby to procentowało za tydzień. Na trasie chyba jednak najgorzej naciskali ci dwaj Ukraińcy. Tak, oni są zawodnicy bardzo tempowi i ja chyba biegałem wiele razy z nimi, przegrywałem. Dzisiaj udało mi się wygrać i jestem bardzo zadowolony. Serdecznie jeszcze raz gratuluję. A jak pan ocenia tą naszą dzisiejszą imprezę? Rewelacyjnie. No nie wiem, czy jest w Polsce druga taka impreza jak te dzisiejsze zawody. Naprawdę biegam na różnych zawodach ulicznych, jesienią, o każdej porze roku, także wydaje mi się, że jestem pewien, że ta impreza jest jedna z najlepszych. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrowienia dla córeczki, dla żony. No i życzę panu udanego biegu na tych Mistrzostwach Polski. Dziękuję bardzo. Przed państwem zwycięzca biegu na 1150 metrów chłopców. Przedstaw się naszym telewidzom. Dzień dobry, jestem Bartosz Papiewski ze szkoły podstawowej numer 6. Moim trenerem jest pan Józef Szpakowski. Jak wyglądał dzisiejszy bieg? Łatwo było na trasie, czy przeciwnicy mocno naciskali? Bieg był trudny, przeciwnicy naciskali i najgorsze było, że biegło się po betonie. No właśnie, beton to jest tak, jest trudne podłoże. Ty nie od dzisiaj już biegasz zarówno biegi uliczne, jak i biegi przełajowe. Tak, biegam od zeszłego roku. Zacząłem od dobrych miejsc ze sztafetą. Zajęliśmy pierwsze miejsce w województwie. No i gratuluję ci dzisiejszego sukcesu i mam nadzieję, że tych sukcesów będziesz odnosił coraz więcej. Dziękuję bardzo. Dajcie biegnij do przodu, do mety, jest zwycięzca. Pierwsze miejsce, wszyscy walczą, walczą, aby wygrać. I przed kamerami mamy zwycięzcę biegu na 700 metrów chłopców. Proszę, przedstaw się naszym telewizom. Dzień dobry, nazywam się Michał Aczewski, jestem uczniem szkoły numer 7 w Szczecinku i się bardzo cieszę z wygranej. Czy jest to twój pierwszy taki sukces? Z biegów tak. Bo ty na co dzień, z tego co ja się orientuję, to bardziej zajmujesz się piłką nożną. Tak, zajmuję się, chodzę na klub Daszbór Szczecinek. A przy okazji wystartowałeś i wygrałeś, jesteś bardzo zadowolony. Tak, jestem bardzo zadowolony i lubię biegać, ćwiczę, no i są z tego wyniki. Dariusz Mazur z córką Klaudią, no po dramatycznej walce zajęli drugie miejsce. Klaudia, zadowolona jesteś z tego drugiego miejsca? Tak. A kto w tym waszym dwuosobowym zespole był ważniejszy, ty czy tata? Jednakowo. A, Klaudia mówi, że jednakowo, ale to jednak Dariusz, chyba ty nadawałeś tempo. Nie, mi się wydaje, że chyba Klaudynka. Ciągła, nie ja ją, tylko ona mnie. No, ale walczyliście do końca bardzo ambitnie. No cóż, tylko drugie i aż drugie miejsce. No, jakoś tak się złożyło, że zdobyliśmy drugie miejsce już po raz drugi. Ale jak to mówią, to trzech razy sztuka. Może następnym razem będziemy już pierwsi. Pani Violetto, pani była faworytką tego biegu, no i nie zawiodła wszystkich oczekiwań. Tak, oczywiście byłam faworytką. Konkurencja dzisiaj nie była dość silna, ale ja też nie byłam w formie, bo półtora miesiąca odpoczywałam po maratonie. Dopiero od tygodnia zaczęłam trenować, no i cieszę się z osiągniętego wyniku. Serdecznie gratuluję tego sukcesu i tak w dwóch słowach, jak pani ocenia tą naszą imprezę? No, przygotowana bardzo dobrze, ja tu biegam pierwszy raz i podoba mi się ta impreza. Myślę, że będę tu częściej przejeżdżać.